Źródłem niestabilności stawu skokowego są przebyte urazy skrętne. Warto tutaj wspomnieć, że skręcenia stawu skokowego stanowią mniej więcej około 30% wszystkich urazów sportowych razem wziętych. Zresztą któż z nas nie, nie słyszał, czy sam nie przeszedł tak zwanego skręcenia. Kostek. W następstwie przybytego urazu skrętnego stawu skokowego dochodzi do częściowego lub całkowitego uszkodzenia więzadeł. W 80% są to więzadła tzw. kompleksu bocznego. Kompleks boczny składa się z trzech więzadeł: jest to więzadło strzałkowo-skokowe przednie, więzadło strzałkowo-piętowe i więzadło strzałkowo-skokowe tylne. Najczęściej uszkodzeniu ulega więzadło strzałkowo-skokowe przednie, czasami towarzyszy temu uszkodzeniu uszkodzenie więzadła strzałkowo-piętowego.